Cześć. Cześć. Aj, dzięki, że wpadłaś. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak Ci się podoba moja kawalerka? No, przepiękna. Duża, przestronna, ma świetny taras, naprawdę. Te widoki, morze, zarobione. Panorama, Tatr. Jak zaczęłaś swoją karierę? Zaczynałam swoje pierwsze kroki stawiać przy Michale Wiśniewskim, przy moim ówczesnym mężu i w zasadzie od niego wszystkiego się nauczyłam. A gdyby nie Michał, to w jakim miejscu byłabyś teraz? Na pewno miałabym swoją szkołę tańca, bo tego próbowałam już zanim poznałam Michała i taniec towarzyszy mi od dziecka. Jeśli chodzi o śpiewanie, nagrywanie płyt, tego nie jestem pewna, ale może robiłabym mnóstwo innych ciekawych rzeczy, na przykład byłabym kaskaderką. Skąd się wziął pomysł na śpiewanie? Ja śpiewam od dziecka. Kiedyś, dawno temu, moja mama postanowiła zapisać mnie do harcerskiego zespołu artystycznego Krajki. I tak zaczęła się w zasadzie moja przygoda z tańcem i ze śpiewaniem. A który ze związków dał Ci, nauczył Cię najwięcej? Każdy mój związek wniósł do mojego życia bardzo dużo, natomiast ja takich poważnych związków nie miałam zbyt wiele, bo jestem długodystansowcem, więc nie skaczę z kwiatka na kwiatek. Bardzo dużo dał mi związek z Michałem. Ja bardzo byłam bacznym obserwatorem tego, co on robi, co mu wychodzi, jakie błędy popełnia. A jakie błędy popełniał Michał Wiśniewski? Mnóstwo błędów popełniał. Szybciej mówił, zanim myślał. Ufał nie tym ludziom, co trzeba. Był zazdrosny o Twój sukces? Był zazdrosny o mój sukces. Był zazdrosny o to, że ja czuję tę samą adrenalinę, która była w zasadzie zarezerwowana tylko dla niego. Moje wydawanie płyt i moja kariera zbiegła się z tym, że ich troje przestało tak dobrze funkcjonować i doszło do tego, że ja grałam koncerty, a on nie. I on doskonale wiedział, co znaczy grać koncerty i co znaczy czerpać garściami adrenalinę i energię od ludzi, którzy stoją pod tą sceną. I chyba o to był najbardziej zazdrosny. Powiedziałaś, że uczysz się na błędach. Jaki największy błąd popełniłaś? Moim największym błędem było zaufanie nie tym ludziom do końca, co trzeba. No i to, że człowiek jest jednak naiwną istotą. Jeśli myśli, że nie robi nic złego i że spełnia swoje pasje życiowe, to wszyscy naokoło też powinni się cieszyć, że jemu wychodzi. No, tak nie jest. Ja oczywiście chcę wrócić do pewnego tematu, który był już mielony na każdą stronę. To jest ten najsłynniejszy występ na festiwalu w Sopocie. To była strasznie ciężka i bolesna lekcja życia, sprawdzenia siebie, swoich sił, zweryfikowania ludzi, którzy brali w tym udział. Gdybym wiedziała, że mi to nie wyjdzie, to złamałabym nogę i nie wyszłabym na tą scenę. Tak wiele przygotowań, pracy, pieniędzy. Miałam wrażenie, że sprawdziłam wszystko w każdym aspekcie, nawet najdrobniejszym. I próba generalna wyszła super. Wyszło tak, jak wyszło. Trochę pomogli mi w tym niefajni ludzie. Trochę oczywiście sama dałam dup. Stojąc wtedy na scenach Opery Leśnej, powiedziałaś takie zdanie: to jest jeden z ważniejszych występów w moim życiu. Ja jeszcze wtedy kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to poszło aż tak źle. To wszystko dopiero do mnie spłynęło, jak ja stamtąd zeszłam. Przez te 3 minuty jakby załamał się kompletnie mój cały świat. Długo dochodziłaś do siebie po występie na festiwalu? Miałam taki moment, że nie dam rady. Natomiast bardzo pomogli mi też ludzie o wielkich nazwiskach, którzy znaczą bardzo wiele w muzycznym środowisku, którzy powiedzieli mi, żebym nigdy w życiu już nikomu niczego nie udowadniała, bo to jest bez sensu. Co to za ludzie? Była to Edyta Górniak, Grzesiu Markowski czy Krzysztof Krawczyk. Rok później zagrałam na Top Trendach i to był bardzo udany występ. Top Trendy, najważniejsze wydarzenie muzyczne roku. Ale tam jest super. A co dokładnie napisała Edyta Górniak, ponieważ wiemy, że ona też ma za sobą jeden nieudany występ? Po prostu to było coś, że trzymam kciuki, strasznie Cię współczuję. Trzymaj się dalej, nie poddawaj się. To w sumie niby nic, a jednak bardzo dużo. Czy płacisz za występ na festiwalu w Sopocie do dnia dzisiejszego? Ludzie lubią rozpamiętywać jakieś straszne rzeczy. Natomiast no, umieją też odpuszczać. Myślę, że jak już dokopali leżącemu, no to już nie ma wyjścia, trzeba go trochę podnieść. Czy uważasz, że naprawdę umiesz śpiewać?
Tak, myślę, że gdybym nie potrafiła śpiewać, nie nagrywałabym płyt, nie grałabym koncertów. Natomiast nigdy nie udaję tego, że ta muzyka potrzebna mi jest do tego, żeby pokazać ludziom, jak się tańczy. A czy na koncertach śpiewasz na żywo, czy z playbacku? Część wokali mam zrobionych pod taniec, część śpiewam na żywo. Wracam do Michała Wiśniewskiego. O, proszę. Temat rzeka. Temat rzeka. Zostałaś zaproszona na jego ślub? Nie zostałam zaproszona. A dlaczego? Ale to jest jakby chyba bardzo osobista sytuacja i myślę, że obecność byłych żon ani nie sprawiłaby jakiegoś komfortu obecnej żonie Michała, ani jemu, ani nam. Mamy poprawny kontakt ze sobą, natomiast no, nie rzucamy się sobie na szyję. A jak się czułaś po rozstaniu z Michałem? Gdy widziałaś go na kolejnych okładkach z kolejnymi kobietami. Z jednej strony było mi trochę przykro. Z drugiej strony to była bardzo świadoma decyzja o rozstaniu. Więc zakończył się jakiś etap życia, zaczynał się nowy. A miałaś okazję poznać najnowszą partnerkę Michała? Oczywiście, że znam Dominikę. Chociażby z tego względu, że moje dzieci jeżdżą do Michała i bardzo często przyjeżdża po nie Dominika. Nie jesteśmy kumpelkami, nie chodzimy do kina ani na pogaduchy, natomiast no, mówimy sobie dzień dobry. Staram się bardzo pilnować tego, żeby u mnie w domu nie mówiono źle ani na Dominikę, ani na Michała, chociaż oczywiście są różne sytuacje. A teraz z kimś jesteś? Tak, ja jestem już od dawna z Wojtkiem Bąkiewiczem. Naprawdę jest jednym z najlepszych fotografów, z jakim miałam do czynienia. A patrzę na dłonie i nie widzę, żeby się oświadczył. Oj nie, no ale co, to jak z kimś jesteś, to musisz od razu... Czy planujesz ślub? Nie planuję ślubu, jeden mam za sobą, wystarczy. Kim był tajemniczy milioner u twojego boku, który cytuję, sprezentował ci helikopter? Nie, to w ogóle jakaś nieprawda, nikt mi helikoptera nie sprezentował, a tajemniczy Don Pedro po prostu jest naszym znajomym, który mieszka w Monako, tam się dobrze czuje. Jak się poczułaś, jak Michał opublikował wyniki swoich badań? Z których wynika, że jest zarażony wirusem HPV? Zadzwoniła do mnie pani z jednej z kolorowych gazet i spytała się, czy nie boję się o swoje życie. Takie dokładnie zadałam pytanie, więc w ogóle zdrętwiałam. Zadzwoniłam do Michała i spytałam się, co jest grane. Bardzo mocno mnie uspokoił. Co sądzisz o polskim showbiznesie? Jest to zwierciedleniem trochę naszego społeczeństwa, w którym po prostu lubimy kotłować się w cudzych śmieciach i lubimy grzebać w czyimś życiu. A co sądzisz na temat fenomenu Grycanek? No tak jest, po prostu ktoś pojawia się bardzo szybko. Ale też bardzo szybko znika. Tak było z niedawno jeszcze z Jolą Rutowicz, która była po prostu jakimś fenomenem z kosmosu. I tam też odleciała. Grzywka i nos. Nigdy tego nie zmieniają. To jest najbardziej zajebiste, charakterystyczne. Ja w ogóle mam takie hasło na temat grzywki. Jak idę na imprezę, to jest high, czyli wyżej jeszcze. Dojeżdżam na imprezę, no to zjeżdża na medium. A jak jest już low, to znaczy, że trzeba wyjść z imprezy. To dobrze. A jak oceniasz ostatnie wybryki Kuby Wojewódzkiego? Uważam, że jest pewna granica. Chociażby dobrego smaku. I on te granice przekroczył. To wyrwało się nawet spod jego kontroli. Nie sądzę, żeby dokładnie chciał, żeby to miało taki wydźwięk, jaki ma. W 2004 roku zostałaś uznana za jedną z najpopularniejszych postaci prasowych z wynikiem 18 układek w ciągu jednego roku. Czy sądzisz, że to kiedyś wróci? Nie wiem. Nie potrzeba okładki, żeby opowiedzieć ludziom o tym, co chcesz im powiedzieć. Pozwoliliśmy zadać pytania tobie od internautów. Czy jakbyś miała możliwość wyjścia jeszcze raz za Wiśniewskiego, to czy byś to zrobiła? Nie chciałabym wrócić. W zasadzie to za żadną cenę. Jak się czuje człowiek? Pewnie jemu powinien zadać to pytanie. Który miał tak dużo, a teraz jest zupełnie w odwrotnej sytuacji. Myślę, że on sam zadaje sobie pytanie, jak to się mogło stać. Co sądzi o in vitro? Pyta Daniel. Myślę, że to jest rozwiązanie dla wielu par, które naprawdę mają z tym problem.
No, ja jako matka mogę powiedzieć, że dzieci są kompletnie inną jakością życia. Jeśli jest możliwość korzystania z in vitro, to dlaczego mamy ludziom tego zabraniać? Z czego pani żyje? Głównie ze swoich szkół tanecznych, również z koncertów, z różnych projektów specjalnych. Ludzie coś są was zafascynowani twoim blondem, ja nie rozumiem tego. Tak? A, to mój ukochany fryzjer. Tak, Kajetan Góra. Jak bardzo twoja choroba przeszkadza? Musiałam ją w pewien sposób zaakceptować, choć jej nienawidzę. Kazała mi trochę zwolnić, więc zwalniam. I tyle, no tak sobie razem idziemy przez życie. Ja i moja koleżanka cukrzyca. Kim jest Mandaryna? Otwartym, pogodnym człowiekiem. Życzę ci w takim razie, żebyś szła do przodu i nie martwiła się tym, co piszą ludzie w internecie na twój temat. Dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję i do zobaczenia na salonach. Super. A jeszcze wiesz co, bo tak... Mów, co cały ten wywiad masz jedną fantastyczną cechę jako dziennikarz. Potrafisz słuchać, gdzie już bardzo dawno nie spotkałam się z kimś, kto zadając pytania sam na nie nie odpowiada. To po prostu cudowne i tego ci gratuluję, ojej, bo to bardzo zaprocentuje, zobaczysz. Bardzo mi miło, dziękuję.